Jasiek. Czekaj, jeszcze nie. O, teraz. Cześć, ja mam na imię Janek. Witajcie w kolejnym odcinku iSpot High Five. Jak widzicie, dzisiaj mamy dla Was coś potężnego. Nowego iMaca Pro. Zapraszam Was. Nowy iMac Pro. Sprzęt, na który bardzo wielu profesjonalistów czekało już długi czas. Apple wreszcie spełniło swoją obietnicę o nowym modelu komputera przeznaczonego głównie dla obróbki zdjęć, filmów czy do pracy z grafiką 3D. Dużo profesjonalistów chciało mieć komputer typu all-in-one z bardzo dobrym ekranem, ale przede wszystkim mocny na tyle, żeby móc spokojnie obsługiwać wszystkie programy graficzne. I oto jest. Już mamy go w ofercie. Nowy iMac Pro. Wszyscy profesjonaliści pamiętają Maca Pro, czyli komputer w kształcie takiego małego czarnego cylindra, który był produkowany już dobrych kilka lat. To jest komputer, który jest pośrednio jego następcą, dlatego że wreszcie ma najnowsze procesory, najnowsze karty graficzne i najnowsze parametry w środku. Jednocześnie zapewnia to, co wszyscy uwielbiają w naszych iMacach, czyli wyświetlacz Retina 5K. Jest to wyświetlacz o dużo większej jasności. 500 nitów pozwala na komfortową pracę nawet w jasnym otoczeniu, takim jak mamy tutaj. Sercem nowego iMaca Pro są procesory Intel z serii Xeon. 8-rdzeniowy w standardzie, czyli naprawdę bardzo przyzwoity wynik, ale można konfigurować również 10, 14 lub 18-rdzeniowe procesory Intel Xeon. Do tych procesorów dołączają karty Radeon Pro z serii Vega, które mają 8 lub nawet 16 GB wbudowanej pamięci. To naprawdę doskonałe wyniki, to są naprawdę bardzo nowoczesne komponenty. Tak naprawdę iMac Pro jest jednym z pierwszych komputerów, jaki jest z nimi dystrybuowany, więc macie gwarancję, że to, co jest w środku tego komputera, wystarczy Wam na dobrych kilka lat. Takie jest założenie tego sprzętu. Sprzęt all-in-one, który starczy na naprawdę dobrych kilka lat pracy z profesjonalnymi programami graficznymi. Dodatkowo na pokładzie macie zainstalowane 32 GB pamięci RAM i to są DDR4 o bardzo wysokiej prędkości. Możecie spokojnie upgrade'ować to sobie do 64 lub 128 GB RAMu fabrycznie. Musicie taki komputer zamówić z odpowiednią ilością RAMu, ponieważ po raz pierwszy w historii nie są to pamięci RAM, które możecie rozszerzyć sobie indywidualnie. Są to najszybsze i jedne z najmocniejszych pamięci, jakie obecnie są dostępne na rynku. Dodatkowo macie do wyboru terabajtowy lub 2 albo 4-terabajtowy dysk SSD. To jest czyste SSD, żadnych dysków mechanicznych, oczywiście, żeby ujarzmić tą prędkość, która drzemie w procesorze i w karcie graficznej. Potrzebny jest nam też szybki dysk. Prędkości zapisu i odczytu dochodzą nawet do 3 GB na sekundę, więc to są wyjątkowo szybkie dyski twarde, chwalone przez wszystkich. Jeżeli chodzi o porty, macie tutaj dostępne najnowsze możliwe porty. Oczywiście oprócz klasycznych USB typu 3, macie także porty Thunderbolt 3, czyli USB-C. Tymi portami możecie oczywiście zrobić sobie rozszerzenie monitora na dodatkowe monitory, pracować na przykład na 3 ekranach naraz. Macie też klasyczny port ethernetowy do szybkiego połączenia z internetem. Macie również slot na kartę SDXC, co się wszystkim profesjonalistom pracującym ze zdjęciami lub z wideo bardzo przyda, i klasyczny jack 3,5 mm, żeby móc podłączyć słuchawki lub system audio. Jak możecie zobaczyć, dużą zmianą jest też design. Mimo że komputer wygląda praktycznie tak samo jak iMac 27 cali z wyświetlaczem 5K Retina, to w tym wydaniu jest anodyzowany w kolorze Space Gray. Więc to jest ten piękny, ciemno-szary kolor, na który wszyscy czekali. Po raz pierwszy również klawiatura bezprzewodowa, bluetoothowa, z blokiem numerycznym, ładowana za pomocą portu Lightning. Jest również w tym pięknym kolorze Space Gray. No i myszka też po raz pierwszy, Apple'owska myszka w ciemnym kolorze. To wszystko wygląda zabójczo. To na pewno jest też fajne wyróżnienie dla wszystkich profesjonalistów, którzy będą pracować na tym, a nie na srebrnym, klasycznym iMacu. Ten komputer, mimo dość wysokiej ceny,
jest bardzo doceniany przez wszystkich profesjonalistów na zachodzie za to, że łączy w sobie świetny wyświetlacz 5K i bardzo mocne parametry. Jeżeli złożymy sobie taki komputer z Windowsem, wychodzi nam on podobnie cenowo co ten iMac, natomiast nie ma tego designu, nie ma tego świetnego wyświetlacza, no i przede wszystkim nie ma naszego systemu operacyjnego, dlatego dużo osób jest zainteresowanych zainwestowaniem w taki sprzęt. Pokazaliśmy Wam dzisiaj wszystkie cechy najnowszego iMaca Pro. Jest on już możliwy do zamówienia na stronie iSpot.pl i w naszych salonach. Jeżeli wiecie, co zrobilibyście z tak niezwykłymi parametrami, możecie to nam opisać w komentarzach poniżej. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Zapraszamy Was na następny. Do zobaczenia. Jeszcze raz.